No i właśnie weszliśmy po schodach. Dobry wieczór Państwu, witamy w drugiej połowie października. Pani Joanna Domagała, dzień dobry. Dzień po schodach, dobry. Dlatego że po schodach zwykle wchodzicie na scenę, Pani Dyrektor. No a jak popatrzyłem teraz na te propozycje sceniczne w kinie, to aż zadrżałem. No bo oczywiście ja jestem wychowany na Rolling Stones, ale Britney Spears czy Taylor Swift w tej chwili to są bohaterki właściwie już kilku pokoleń. Zgadza się i naprawdę jest się czym chwalić. Zaczynamy od Karolinki, tam na naszych ekranach już koncerty właśnie Taylor Swift The Eras Tour. I to jest ten koncert, który się wszędzie wyprzedaje. To jest tak, że miliony chcą oglądać i my go pokazujemy na sali kinowej. Świetne efekty specjalne, jest dźwięk Dolby Atmos, bo gramy też na Dreamie. Proszę szukać seansów, każdy coś znajdzie dla siebie. A jeżeli ktoś jest troszkę starszy i fanem Britney Spears kiedyś był, proszę Państwa, to tym razem w Solarisie pojedyncze pokazy 23-25 października. Był kiedyś taki film The Crossroad, tak, który spowodował taką szał, jeżeli chodzi o Britney Spears i ten film przypomnimy. Będą dodatkowe efekty, będzie dodatkowy materiał niepublikowany. Britney Spears wydaje swoje pamiętniki, wszyscy na nie w tej chwili czekamy. Przypomnijmy sobie, jak to się zaczynało. Myślę, że to taki trochę nostalgiczny, fajny wypad do kina. Ale po środku jest no to, na co ja będziemy osobiście czekam. Będziemy toczyć kamyk. 21.10. The Rolling Stones, proszę Państwa, koncert, który został zarejestrowany, odbył się w Hyde Parku. Koncert Sweet Summer Sound, czyli ta najkończąca tak jakby trasa. Podobnież rewelacyjna, ponad 100 tysięcy oglądało na żywo, a my możemy to zobaczyć w Karolince, więc ja się wybieram i zapraszam bardzo serdecznie, bo to będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. No to dobrze, to teraz Pani pozwoli, że ze sceny jednak sobie w spokoju przyjrzymy się dziełom, jakim są obrazy. I to ciekawe, że o obrazach mówimy w kinie, no bo trudno się też temu dziwić, bo mówimy o tym, ale mówimy o tym, co w galeriach sztuki, a tutaj mamy znów dwóch wielkich twórców, o których warto powiedzieć i oni też zostali, ich dzieła właściwie przeniesione na kinowy ekran. Tak, bo przy Helios na scenie mamy ten cykl wystawy w kinie i tak troszeczkę z nieśmiałością pokazywaliśmy, ale naprawdę okazuje się, że w Opolu są fani i chcą to zobaczyć. Mamy tym razem dwóch artystów. 5 listopada w Karolince będzie można zobaczyć materiał inspirowany pocałunkiem Gustawa Klimta. No, wiemy, tak wszyscy reklamują ten plakat, że tak powiem, wizerunki tego plakatu mamy w każdy gdzieś w akademikach, w domu, bo to jest piękne. I tym razem zobaczymy nie tylko jak to dzieło powstawało, ale także w jego inną twórczość, bo jest niesamowita. Z Wiednia, z muzeum, Secesja Wiedeńska, naprawdę pięknie się to będzie oglądało. Ale to nie wszystko, dlatego że 28 października, tym razem w Solarisie, zapraszamy na Cezanne, portret życia. Powtarzamy, mieliśmy już pierwszy pokaz, świetnie, naprawdę malarstwo i twórczość. Tym razem to jest nie tylko obraz, ale też elementy życiorysu tego artysty. Godzina w sali kinowej, w otoczeniu pięknych dzieł malarskich, naprawdę warto, warto, warto. No to jeszcze wróćmy na moment na scenę, bo już sporo o tym mówiliśmy z dr Sylwią Frach, już o tym, jaki przed nami sezon londyński, prawda, i opery, i baletu. No i zwróćmy uwagę na to, że dużymi krokami zbliża się pan Don Quixote. Tak jest, bo otworzyliśmy nowy cykl, czyli zakończyliśmy w czerwcu tamten sezon, a teraz wracamy na nowo. Będą nowe propozycje, będą też propozycje, które powtarzamy, bo się podobały i tak jest właśnie z Don Quixotem. To balet, ale naprawdę i śmieszny, i dużo takich elementów akrobatycznych, więc naprawdę zapraszam bardzo serdecznie. To jest na żywo, więc warto przyjść i się poczuć naprawdę jak tam w Londynie, w Royal Hall i oglądać to wszystko, bo naprawdę warto. No a teraz będzie warto posłuchać Pani Joanny Domagały, bowiem zada Państwo pytanie konkursowe, a na laureatów czekają jak zwykle miłe niespodzianki. Pani Dyrektor, to czego będzie pytanie dotyczyło? No, pytanie będzie dotyczyło chyba największej gwiazdy, jeżeli chodzi o koncerty. Proszę podać nazwę koncertu, który będziemy pokazywać, a koncert dotyczy Taylor Swift, czyli pełna nazwa. Wymieniliśmy już tutaj, jest dostępna na naszej stronie. Zapraszamy. No to proszę bardzo, Państwo piszą pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Jak zwykle poprawne dwie odpowiedzi honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Przepraszam Panią najmocniej, chciałem Panią zaskoczyć na sam koniec, dlatego że szykuje nam się, no już jest druga połowa października, to czekamy na Halloween.
Tak, proszę Państwa, nieraz już mówiliśmy, to jest już stały punkt naszego programu. 27 października, 31 października, dwa zestawy maratonów halloweenowych, strasznych, mamy premiery, przedpremiery. Oczywiście wszystkie informacje na naszej stronie internetowej. Warto kultywować tą tradycję i Halloween spędzić z nami. Zapraszamy bardzo serdecznie. A szczegóły Państwo na pewno znajdą. Powrócimy jeszcze oczywiście także w naszych programach do takich filmów spod znaku Halloween w swoim czasie. No a teraz zapraszamy Państwa już za tydzień na kolejny nasz program. Tam mówić będziemy o filmie, na który trzeba było, nie o tym samym oczywiście, ale jego kontynuacji, czekać ponad dekadę, ale chyba było warto. O czym będzie mowa, zapraszamy za tydzień. Dyrektor Joanna Domagała, dyrektor Polskich Heliosów, była naszym Państwa gościem i mówimy Państwu do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia.